Witam wszystkich, zapraszam na Wandalów. No i tak, dobre wieści. A najpierw zrobimy tutaj te informacje. Co to jest? Smarowanie kół? Kontrola 70 siła. Mowa łopówka. Dobra, damy dużą łapówkę. Komu on jest. Aha, dobra, to z tym historia z tym biskupem. Dobra, wieści są dobre, ponieważ Alemanowie się sprawili i wykończyli te dwie armie Hunów tutaj. Natomiast jedna z. Ta trzecia armia uciekła tu, więc ruszymy za nią w pościg. I. Weźmiemy do tego Wisimara, z tym, że za dużo mam tych włóczni tutaj. Zwerbujemy tutaj trochę kawalerii. Dobra. Jeszcze dwa oddziały. Sześć będzie. Dobra, zobaczmy. Ok. I te włócznie damy temu. Ten dojdzie? Dojdzie. O, ale muszę to uważać. Podciągnijmy go tu. Tego tu. Ok. I wróćmy się tu. Ten idzie dalej, dobra. Tym pójdziemy tu, to jeszcze przez nasze tereny zwerbuje trochę więcej armii. Tego chwilowo mogę przerzucić chyba tutaj. Pięć jednostek robimy tak. Okay. I Simar będzie werbował. Ok. Dobra, i zobaczymy, co z tego będzie. Teraz Godkisiel już nie musi iść na północ. Więc wrócimy. Tylko muszę mu. Dobra, zobaczmy. Aha, i tak mamy pokój z. To może bym robić. Z kim my tu mamy na pieńku? Zobaczmy. Piktonowie, co by na to? Piktowie, przepraszam. No i zadowoleni. Moglibyśmy ich podbić. Co to jest jeszcze? Tak, nie ma z tym problemu. Więc może podbijmy to miasto, Narbo. Nie ma. A ci? Jak z tymi stoimy? Septymania. Spoko, co mają nastawienie. Może handel z nim jakieś? Może już handlujemy. Dobra. Traktujmy. Tu zróbmy okupację. Dobra. Wiotki się awansuje. Weźmy to i to. A co tu? Co tu jest to? Czemu tu się to pojawia?
Koszt utrzymania chcę zmniejszyć. Proteza dłoni. Jeszcze raz. Zobaczymy. Coś dziwnie tutaj się. Okej. No i dobra. Szpiegiem podejdźmy tu. Dobra, na razie nie mogę atakować Tarako. Aha, to są buntownicy, to wykończmy buntowników. Dobra, zobaczmy co tutaj możemy zrobić. Ład publiczny chcę podwyższać. Higienę może. Tak. Weźmy to. Tu mam ład publiczny. Aha, to muszę i tak złożyć, dobra. No, to już spadło. Dobra. Tu podpłyńmy. Leogwigdem. Okej. Dobra. W ogóle czy my z tą galią handlujemy? Handlujemy, dobrze. Co z cesarstwem nie handlujemy? Italia. No, dobrze. Nie chcą. Kwadowie. Z nimi nie możemy. Dobra, to wszystko. Okej, tutaj Alaryk siedzi w domu. Okej. I poprawiamy religię. Tu są dwie armie. Okej, zobaczmy, czy ja mogę już... 18, mąż stanu. Czy mogę już go powołać? To on jest? Tak, Dorus, dobra. Bierzemy go. Lojalność minus 2, rekonesans. Okrzyk bojowy, dobra, spoko. Wyminiam tradycję. To on jest? A, hełm założył. Lepiej wyglądał bez. Dobra. No muszę mieć trochę tych armii do walki z tymi hunami. Dobra, myślę, że to tyle w tej turze. Zobaczmy, co będzie dalej. Przypauzujemy. Dobra, koniec tury komputera. Sprawa państwowa turu zygary. Zmieni frakcjami strony, dobra. Okej. Pozdrawiam ci, proszę, bym mogła dowodzić, że... Przyjmij dar. Okej. To już ma 20 lat. Mogłaby się hajtnąć. Z Indulfem. Wtedy byłby w rodzinie. Indulf ma 55. O, może Genzeryt by coś... Gdzie to małżeństwo? Kajżony, to postać wężny. No tak, a ta nie może... Nie może? Aha, 20 musi być. Okej, to poczekajmy.
76 potrzebuję. A tym mógłbym zaadaptować jakiegoś. Dobra. Okej. Okay. Zajrzyjmy się teraz co w Narbo. O, tu spoko. To naprawimy. To zburzymy. Natomiast to było odbudowane. W ogóle ci Piktowie jeszcze istnieją? Jeszcze gdzieś kurna są. Tu jest armia. To są Longobardowie. Tu są Piktowie. No to jakoś mała. Oleje ich. No i dobra. Okej. Tu płynie armia do cesarstwa. Jakaś. Dobra, przesuwamy się tu i tu sobie zbadamy tereny. Baraka. A co to jest? Giganci. Wizygoci, przepraszam. Okej. Okay. To mogę. O! Ulepszenie, super. No i dobra, mamy już gotowego Wisimara. Tu jest. Ci z Alemanami walczą. To się podsuńmy tu. Pełna armia. I to sama konnica. No dobra. Podciągnijmy się. Tutaj. A tymi. Lećmy tu. Tego. Co to jest? Kto to jest? Fredeball. Jednostki jazdy, ok. To ten niech werbuje. Jak to jest w ogóle? Słabiutko. Słabiutko. Tym jednak podejdźmy tu. Tym też się tu przesuńmy. I werbujmy jednostki jazdy. Germańscy lansjerzy już są, dobra. Okej. Okay. Wykłócimy działania z byleniem wojsk, żeby mi nie uciekli. Zmylenie armii damy. I to też. Okej. Okej. Kiepsko tu z ładem. Tylko zbudujmy ten budynek. To mi przeszkadza, podejrzewam. 1400. Aha, i tu mogę jeszcze werbujemy. Tu podejdźmy. Zwerbujmy mu maleńskich konnych i procarzy. Okej. Powiększamy szybko armię.
Dobra, mam jeszcze 1200 i to sobie zostawię na następną turę. Na jakieś nieprzewidziane wydatki. I zobaczymy, co będzie dalej. Standardowo pauzuję. I wybuch bunt. I pomagają mi w walce z buntownikami Alemanowie. Spoko, weźmiemy w tym udział. No, Alemanowie, spoko. Sprawują się nieźle. Witerik i Ariarik to byli. Ten to jest garnizon. Spoko. Okej, okay, koniec tury. Bunt. Tutaj, Maxima Sequanorum. Okej, okay, pomogli mi w stłumieniu buntu Alemanowie, super. No i dobra, szykujemy drugą armię. Ale muszę tu kurczę poczekać. Bo cholera jest poziom, mam buntu bardzo niski, wysoki. Przejdźmy w tryb fortyfikacji. Tu znowu zróbmy zmylenie wojsk. Całkowitą porażkę poniosła. To jest ona? Ciekawe. Tu niestety musimy... Tryb fortyfikacji również. Okej. Zobaczmy, jak tam religia, czy się coś poprawiła. Tu jest spoko. Tu jest mieszane, ale spoko. Tu się poprawia. Tu jest nieźle. Tu też jest nieźle. A tu? Słabo. I tu może być coraz gorzej. Tak, tu potrzebuję też wysłannika. Gdzie ja mogę tego wysłannika zwerbować? Tu nie mogę. Tu gdzieś? Nie. A tu jest nadal ta zaraza? O, już minus 10, kurde, niedobrze. Tu minus 13, a co to mi tak spada? Zobaczmy. Podatki minus 10. O kurde, mam wysokie podatki tu. Dobra, to jeszcze chyba z czasów tam... Okej. Okay. Zobaczmy, jak teraz trochę lepiej. Minus 4 religia, minus 4 podatki, minus 2 poziom wyzwania. Różnice religijne. Minus 1, czyli nic takiego. To podwyższmy coś. Róbmy tak. Tu. Tu jest spoko. Tu jest spoko. I tu też się powinno teraz poprawić. Tak. Dobra. No ale muszę teraz coś zrobić, bo mam tu strasznie. Strasznie na minusie jestem, za dużo tych armii mam. Coś muszę zlikwidować. Tu się poprawiło, a tu nie. Zwiążmy tych. I tych. Zróbmy tak. Zobaczmy, który jest lepszy. Przepraszam, przepraszam. Witerik. Mistrz jest jeździecki. Fredeball. A Witerik? Przebiegłość. Przebiegłość co daje? Koszt utrzymania zmniejsza. No, obydwaj bym się przydali, kurde.
Dobra, dajmy tego, będzie taniej. Czyli tak, to zostawimy. Procarze. Damy mu tych. Damy mu jeden oddział ten. I jeden oddział ten. Okej. Kurde, nie w tą stronę, w mordę. Przepraszam. No tak zróbmy. Teraz z Witerikiem się przesuniemy tu. Przejdziemy w tryb fortyfikacji. I zwerbujemy jeszcze paru procarzy. Ok. A tym przejdźmy tu. No nie jest tak źle. Jeszcze tu by się przydało. Dajmy mu to. Jeden oddział tych. I wrócimy. Okej. Okay. No ale nadal ma kłopot z kasą. Co tu zrobić? Co tu zrobić chyba? Jeszcze zmniejszymy garnizony tu. Zwiążemy tą kawalerię. 731 na Indulf. Zwiążmy. Jeden ten oddział łuczników zostawmy. Rocarzy. I ten oddział alańskich. 201. Tylko że co z tego, jak w przyszłej turze będę miał z tym problem. Róbmy tak. Ready for orders. 204, bo rozwiążę te oddziały tu. Nie są na tyle dobrze, żeby ich utrzymywać za takie pieniądze. Tak. Nie możemy, dobra, 215, ok. No to tura na oszczędności. Dobra. To by było na tyle. Zobaczymy, co będzie dalej. Tu Longobardowie z Piktonami, coś się dzieje. O, ten uciekł w końcu. Dobra, teraz przypełzuję. Duże koszty utrzymania, rozumiem. Nieprawy potomek Brunhilda, standardowo. Kot Kisiel. Kontrola miodowa. Cannabis i Almanafield. Interweniujemy. Nie chcę tracić kontroli. A może da się, żeby ona. Nie, ma 10 na razie. Ale ile ma gęzarki? Jeszcze trochę brakuje. Jakoś lojalność, coś tu w porządku. Strasznie ich dużo jest. Nie podoba mi się to. Dobra. No i robimy rozpoznanie. To jest ta Hispania.
Dobra. Ci Wizygoci trochę mi się tu nie podobają, ale to nie moje ziemie. Dobra, gdzie ci Hunowie z Wian? Tu jest ta jedna armia nadal. No, już tu. Markomanowie. No, a gdzie jest ten mój szpieg stąd? Gdzie ten szpieg? Mordę. Tu jest następna armia. Przesuwamy się Wisimarem. Idziemy też Witerikiem. A jeszcze gdzieś tutaj był ten młody. Dobra, nim to polecimy na szybko. O tym niestety poczekamy jeszcze chwilę. ...297, kurczę blada, no. Co tu zrobić? Tu jest armia, kurczę, zagapiłem się. Żeby teraz te dwie mnie nie zaatakowały. Dobra, to pojedziemy nim, podejdziemy nim tu. Być może... Wisimar się wycofa w jego kierunku. Zobaczymy, co się będzie działo. Gdzie jest ten mój? Zabili mi szpiega? Zarik. Tu jest. No to wiem o nim. Tutaj cesarstwo przysłało dwie armie. To ciekawe. Szukują się chyba. Zobaczmy, co jest tutaj. Cegobriga. Nic ciekawego. Tu nie mam pikinierów, kurczę, by się przydali. Nie mogę zerwować? Nie. Jeszcze mam... O masz, co za... To bym chciał. Od publicznych i szlachetnych szermierzy. To sobie zostawię. Spróbuję na to jakoś uzbierać kasę. Ty potrzebuję tej kawalerii. Zrobimy tak. Tu zmniejszymy garnizony. Już będzie trochę lepiej. Tutaj też jeden oddział usuniemy. Na Indulfowi usuniemy ten oddział. I ten też. Dobra, coś tam będzie. Gdzie jest ten szpieg? Kurczę, poczekajcie chwilę. Znalazłem go. Wygląda na to, że chyba jest ranny, bo coś się dzieje z nim. Nie pojawia się tutaj, ale wygląda na to, że tak jest tutaj na mapie. Też go nie widzę. No niestety. Dobra. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny. Będziemy robić porządek z Hunami. Także do usłyszenia.